Mam nadzieję, że nie wydamy się dzisiaj Państwu nudni, ale nie wiem Marcinie, czy wiesz, musimy dzisiaj być bardzo grzeczni. Dlaczego? Gdyż po naszej ostatniej rozmowie na Planie Mam Talent yy, mieliśmy tak fantastyczne żarty, że wszystkie zostały aj, wycięte aj, w, autoryzację, w autoryzacji przez produkcję. Ja bym Ci wszystko autoryzował, ja się nie wstydzę niczego, co pada z moich ust, nawet jeśli to jest kawałek jedzenia, który właśnie przed chwilą wypadł mi na podłogę, bo jesteśmy na mikrobankiecie. Po premierze drugiego odcinka Niezwykłych Stanów Prokopa i przygotowano nam poczęstunek. Dobry program to i dobry bankiet. Ale ja wrócę do tej yy, cenzury, bo mam wrażenie, że jednak te niezwykłe Stany Prokopa to może być też bardzo fajna przygoda dla Ciebie jako autora, dziennikarza. Choćby dlatego, że chyba nikt Cię tutaj nie może ocenzurować. Jest tak, że jesteś na każdym etapie pracy nad tym programem? Tak, to jest wielkie szczęście być zarówno producentem, reżyserem, prowadzącym, scenarzystą, pełnić wiele ról, yy, które dają Ci poczucie kontroli nad procesem. Bo jest to program y, autorski, to znaczy taki, który opowiada o świecie widzianym moimi oczami, o świecie, który jest filtrowany przez moją wrażliwość, o bohaterach, których ja jestem ciekaw. Oczywiście na końcu mam świadomość tego, że robię to dla państwa i że, że to wy macie ten program ocenić, oglądając go lub nie. Natomiast y, mm, przeszkadzałoby mi, gdyby ktoś w tym zamyśle grzebał paluchem mm. nadmiernie, bo mam wizję od początku, co chciałem osiągnąć, no i udało się. Bardzo dziękuję też mojej cudownej stacji za zaufanie, za to, że mi pozwolili w ten sposób pracować, bo to też nie jest takie oczywiste. Mhm. mówisz o tym grzebaniu paluchem, to jest bardzo ciekawe, bo chyba każdy tego doświadczył na jakimś tam etapie swojej zawodowej drogi. Pamiętasz jakieś takie materiały bohaterów, sytuacje, kiedy musiałeś powalczyć właśnie albo z, właśnie z danym bohaterem, a może z wydawcą? Czy była jakaś taka rzecz, na której bardzo ci zależało i do ostatniej kropli krwi byłeś na polu bitwy? Mhm. Myślę, że takim starciem na, na miarę gwiezdnych wojen były początki. Mam talent. Mhm. Program, który był bardzo ważny dla stacji, był dość ryzykowny, bo był dużym, drogim formatem. Nie wiadomo, było, jak się w Polsce przyjmie. Prowadzący, których wytypowano w ostatniej chwili, czyli ja i Szymon Hołownia, też byli swego rodzaju eksperymentem. W który, Chcieli czytać scenariusz, W które nie wszyscy wierzyli. No i nagle się okazało, że ci prowadzący zaczynają brykać po swojemu, zaczynają robić rzeczy tak, jak oni sobie to wyobrażają. Zaczynają odrzucać wcześniej napisany scenariusz, co spowodowało na początku pewien popłoch w szeregach produkcji i wymagało wielu no, dyskusji mniej lub bardziej przyjemnych i próśb o to, żeby nam zaufać, że wiemy, co robimy wbrew pozorom i że, że to się dobrze skończy. Ostatecznie chyba wyszło na nasze, bo publiczność gdzieś ten nasz duet z Szymonem polubiła, ale pamiętam, że dużo było nerwów i, i chęci zagonienia nas w taką formatkę tego programu, która przyszła z zagranicy i chciano, żebyśmy my byli jak Antendek w Polsce, żebyśmy byli takimi polskimi, miłymi, grzecznymi, sympatycznymi, Ulepionymi. prowadzącymi, tak, którym ktoś inny pisze tekst. Nie, nie. Wracamy do niezwykłych stanów Prokopa. Już Państwo tego nie widzą, ale już z większą widownią. Tam już po prostu mamy całą grupę obserwujących, z czego niezwykle się cieszymy, oby jeszcze więcej było przed telewizorami. Ta edycja różni się od poprzednich tym, że no już nie jest cały fokus na tobie, tylko poznajemy nie miejsca, a właściwie ludzi, ich historie. Ty pytasz też yy, wiele osób o to, czym jest dla nich szczęście. Wierzę, że wróciłeś do Polski z jakimiś przemyśleniami yy, a propos własnego szczęścia. Czego na przykład nauczyła Cię Magda, bohaterka drugiego odcinka? Magda bardzo odważnie wpuściła nas do, 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 do swojej do świata swojej intymności i mówię tutaj nie o sypialni, tylko o żegnaniu się z odchodzącym rodzicem. Jej mama zmarła niedawno na nowotwór, a Magda dokumentowała proces jej odchodzenia i podzieliła się tym z nami w, w programie. Zrobiła to po coś, nie z potrzeby jakiegoś eksibicjonizmu, tylko z potrzeby zwrócenia uwagi na to, że często, chociaż brzmi to jak banał, często zaniedbujemy tych, którzy są najbliżej. Często wydaje nam się, że będą zawsze jak, jak kompot do obiadu, a potem kiedy nagle los styknie palcami i zaczyna ich brakować, e, czasami w sposób gwałtowny nas opuszczają w, z tego lub innego powodu, no to okazuje się, że w ich miejscu powstaje wielka ziejąca pustka i wielka krwawa rana. E, więc to, czego ja się nauczyłem, to większa uważność wobec ludzi, którzy są dla mnie ważni i którzy e, tworzą moje szczęście. E, już nie chciałbym, żeby byli traktowani jak coś oczywistego, co po prostu jest, było i będzie, tylko jako coś, o co trzeba zadbać, jako piękny, różany ogród, który trzeba podlewać, by nam zakwitł. No bardzo pięknie to wszystko zabrzmiało i ja zdecydowanie nie, że chcę wierzyć w te słowa, tylko zdecydowanie Ci wierzę, ale czy mógłbyś podać w takim razie jakieś przykłady ze swojego życia na to, że wprowadziłeś to już właśnie w owe życie? Um, zadzwoniłem do paru dawno niewidzianych znajomych i e, wyszedłem z inicjatywą wspólnego spotkania, a to nie jest takie oczywiste, bo zwykle to ja jestem tym, którego się wyciąga z domu. Jest, że byli zdziwieni. E, tak, myśleli, że chcę im powiedzieć, że jestem chory, albo że właśnie chcę im podarować spadek, albo że potrzebuję od nich pieniędzy. No, zazwyczaj ludzie reagują nerwowo, kiedy ktoś zaczyna się w naszym otoczeniu zachowywać inaczej niż, e, niż zostali przyzwyczajeni, więc dopytywali, ale jak to, ale gdzie jest podstęp e, i nawet podczas tego spotkania rozglądali się, czy nie ma przypadkiem jakiejś ukrytej kamery. Co też, e, tak, co też pokazuje e, no, skalę pewnych zaniedbań towarzyskich z mojej strony. Powpisywałem e, sobie też do kalendarzyka e, różne ważne rocznice, urodziny, imieniny, itd. Tak Coś, o co nigdy nie dbałem, a wiem, że dla wielu ludzi takie gesty są ważne. E, no i zrobiłem cały szereg takich mikro ruchów, które mają sprawić, żeby ci, którzy są dla mnie istotni, poczuli się otuleni przez wielkie, dwumetrowe ciało. O tym, kogo jeszcze spotkasz na swojej drodze w Ameryce, dowiemy się w kolejnych odcinkach. Ja pamiętam pierwszą edycję i właśnie albo mi wyprowadź z błędu, albo proszę potwierdzić, czy to nie było tak, że to był taki trochę prezent od, od siebie dla siebie na 40. urodziny, żeby tę Amerykę zobaczyć? Tak, taki był zamysł, że ja i mój brat postanowiliśmy celebrować y, moją 40. podczas wspólnego wyjazdu, o którym zawsze marzyliśmy y, i... Zupełnie przez przypadek zdarzyło się tak, że moją rozmowę, prywatną rozmowę na ten temat, że jadę i że być może będę coś tam dokumentował, podsłuchała e, ówczesna dyrektor programowa stacji TFN Style, Małgosia Upina. E, podeszła z drinkiem i mówi: Synek, a ty? Dlaczego tego dla nas nie zrobisz? Czego w sensie? No dlaczego nie nakręcisz tego programu dla nas? No i tak zaczęła się rozmowa, która doprowadziła do tego, że dzisiaj ten program ma swoją czwartą odsłonę już na antenie dużego TVN-u, więc czasami, czasami przypadki potrafią sprawić, że jesteśmy w miejscu, gdzie jesteśmy. Łód szczęścia, los wyciągnięty na loterii. Może gdyby nie tamta rozmowa, nigdy byśmy się tutaj dzisiaj nie spotkali. Powiem ci więcej. Ja dokładnie pamiętam ten moment Twojego wylotu pierwszy raz na plan tego programu, ponieważ ja miałem wtedy pierwszy raz możliwość jako dziennikarz dziennika wymienić się z Tobą SMS-kami. Ty mi wtedy napisałeś, że jesteś na lotnisku i że właśnie jedziesz realizować prezent taki właśnie od siebie dla Siebie z okazji 40 urodzin. I co ciekawe, zaistnieliśmy z tym materiałem w czołówce drugiej edycji, gdzie Ty przekręcasz gazetę. Ja się wtedy zastanawiałem przy tych SMS-ach, kto jest bardziej zdziwiony, jakby czy ja, że tutaj rozmawiam z Marcinem Prokopą, który mi jeszcze pisze, no pan już pyta w sumie o moją żonę, yy, jakoś jeszcze nigdy tak długo nie korespondowałem z jakimś nieznajomym yy, mężczyzną z tabloidu. Wiesz, no rzeczywiście SMS-y od obcych mężczyzn nie są czymś, yy, co zdarza mi się nagminnie, nie mam też profilu na żadnym... Yy, Randkowym portalu dla samotnych mężczyzn, w związku z tym, tym bardziej takie przyjemności mi omijają. Moi kumple z więzienia czy z wojska już dawno mnie zapomnieli, więc też już nie piszą. E, także wydaje mi się, że chyba jesteś jedyną osobą, z którą prowadzę takie ożywione dyskusje, jeśli chodzi o obcych mężczyzn. Także można powiedzieć, że jesteś na swój sposób wyjątkowy w moim życiu. Mam nadzieję, że to się wszystko nagrało. Zapraszamy Państwa na kolejny już czwarty, dobrze mówię. Z... Sezon, Musisz tak. Mnie, Czwarty tak. sezon, dziękuję. dodam, żebyś nie musiał tego mówić. O, dziękuję. Ja już też na wyczerpaniu. Trochę poczekaliśmy na rozmowę z Tobą, ale było warto tak samo jak oglądać niezwykłe stany Prokop'a. Zapraszamy. Chcijcie tego.